Także Warszawa to wszędzie jakieś popa robi, proszę Państwa. Tutaj w Muzeum Ziemi na Skarpie 27 też. Taka dziaduwa wyskoczyła, wiecie Państwo. O zaproszenia, o zaproszenie. No myśmy mieli dwa zaproszenia nawet na Podkarbińsko, dwa. My Diary, czyli że nawet gość był, proszę Państwa, nie stąd, nie z Polski pewnie, z Anglii może. Do tych żebraków przyjechał, bo tutaj po sąsiedzku jest książęca. No ale książęca nie ma nic wspólnego z księciem ani z tymi ludźmi, którzy są książętami. Tu w Warszawie, w Żebracznicy Wielkiej są tylko takie dziadówki. Ale tutaj, wiecie Państwo, w tym muzeum, o zaproszenie, taka tłusta dziaduwa wyskoczyła. Ja mówię to jak ten Jan Witek. Chce, żeby 25 tysięcy ktoś mu za mieszkanie spłacił. A on mówi, że on jest księciem. On ma pełno posiadłości po całej ziemi. I jeszcze w loterii amerykańskiej $1 000 000, że wygrał. Ja mówię, jak będziesz tak dziadować, to nigdy nie znajdziesz klienta. Moja siostra powiedziała, że taki typowy warszawiak jest tak autorytarny i tak bogaty, że aż dziad.